Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy niedzielę, 12 maja. Piękna słoneczna pogoda, rok 2019 oczywiście. Jedziemy do Radomia, żeby pick-upem z 1954 roku. Jedziemy na wydarzenie, które organizują radomskie klasyki. To będzie rozpoczęcie sezonu. Będzie rozpoczęcie sezonu, w cudzysłowie, bo już się dawno rozpoczął ten świadomy. Zwróćcie uwagę, bo mi się teraz przypomniało, jak piękny samochód jedzie prosto. Proszę bardzo, giera. Wcale nie trzeba bardzo kontrolować, nie trzeba z nim walczyć. Jedziemy pewnie jakieś 200-220 na godzinę, a samochód po prostu jedzie jak po sznurku. No dobra, nie wiem czy wjedziemy, ale zobaczymy. Pewnie dużo aut będzie, bo jest piękna pogoda. Miało lać w ogóle, mieliśmy nie jechać, ale jedziemy. Aha, poczekajcie, chwilunie. Wczoraj na Facebooku uruchomiliśmy nowy fanpage, nazywa się teraz Dębiński 28. Mieliśmy to zrobić na fanpage'u Gnojowozu, ale ciężko było zmienić nazwę, więc to olewamy całkowicie. Zapraszamy, polajkujcie, tam będziemy spamować zdjęciami, filmami, fotami, no wszystkim, czym się to da, nie tylko swoimi furami. No dobra, tam też pewnie trafi link z tego filmu z dzisiaj, relacji. Hej. Ale co, teraz byś nie chciała nic powiedzieć? Nie wiem, no coś do filmu, nie? No ale to możesz teraz na przykład, nie? Ale po co, zwlekać, Barbara? Bardzo się cieszę, że jadę z tobą na otwarcie sezonu, ponieważ zostawiłam trójkę dzieci dziadkom. I liczę na święty spokój przez następne 4-5 godzin. Cokolwiek by się nie działo. Dobrze, świetnie, okej, pozdrawiamy dziadków. Jeszcze tak na koniec możesz, wiesz, jakiś akcent, taki, nie wiem. No takie trzy miłe słowa do Pawła prowadzącego na przykład. Nie wiem, bo kocham cię Paweł albo... Bez przesady. Nie, dobra, dziękujemy. Piękny Radom, nie? Właśnie miałam zapytać, czy to jest ta ładniejsza, czy ta brzydsza część Radomia. Cały Radom jest ładny. Cały Radom jest zawsze ładny. Był. A, są piękne te, na banerach są piękne hasła takie te reklamowe, nie? Radomerskie? Jak się wjeżdża, nie? Radom tu chce mieszkać. A tak, chyba. Tak, to jest hasło takie kluczowe dla Radomia. Jest chyba. Też Radom, siła w precyzji. Może chodzi o łucznika. I jest jeszcze ten. Lataj z Radomiem. Lataj z Radomiem. A jest jeszcze jeden. Radom. Lotniska bez kulejek. To piękny dworzec czasem PKS. A my zaraz wjeżdżamy w ulicę 25 czerwca, gdzie skoro się działo. 76. Trzymaj teraz, bo rondo zrobię bokiem. Znaczy na bok. To żebym nie wypadła zaraz. Tu się siedzi jak w tym, jak na taburecie w kuchni trochę, nie? Można spaść. Ale w ogóle miałem wspomnieć, że Chevrolet w ruchu wielkomiejskim spisuje się po prostu rewelacyjnie. A gdzie w takim? Na danże, a przede wszystkim w korkach nie grymasi. Bo jeszcze w nich nie stał, bo nie było. O, teraz może coś będzie. No ale nie no, da radę. Bez problemu. Wzbudza spore zainteresowanie. Dobra, to ale... Akurat to jest to brzydsza część Radomia chyba. Tak? No tak na mój gust to tak. No dobra. Genialny. Dobra. Zawsze mi się te bostonki podobały. I pick-upy tak samo, R20. Syrena występowała w pick-upie. No ile jeszcze bostonki w ogóle... No, jakkolwiek... Przełkniesz? Przełknę, jestem w stanie jakoś to zrozumieć. Taka ładna.
No bo to są polskie, których ty nie lubisz, chyba, tak? Czy które lubisz mniej, tak? Które lubisz mniej, właśnie. Toyotka spoko, nie? Co ma tu robić? No klasyk, halo. Z no, początek nie 90. Rozejrzysz. No, to zobacz, się wziął i zgasł. No tutaj Fiacior, chyba z Serbii. Był na uroczystościach hubalowych. Nawet mu palnąłem parę fotek. No i co, Barbara? Chcesz mi pokazać jakieś samochody. Grubo walisz, grubo. Jedziesz hejtem, naprawdę. Skąd w tobie tyle jadu? Uczę się od najlepszych. Może już. Jak to nie o to chodzi? No ale syrena jest przecież dużo lepszym gadżetem. Ile już miałeś syrenek? Jedną, raptem. Jedną. A nie miałem? Ile mieliśmy maluchów? No przypomnij sobie. Ten od Kuby Kaliny i ten od Andrzeja, taki personal 4 zresztą. Maluszka jeszcze może mieszkać. Gdzieś nam się zmieści. Widziałaś Mercedes na WPY 1G? U nas na gnoju jest chyba 4G. Zobacz, jaki pątek fajny. Poznajesz? Taki jak nasz, tylko ten jest w sumie taki trochę przedliftowy. I ten ma T-topa, widzisz, zdejmowane. Takie szybki. To nie jest cabrio. Znaczy nie jest taki jak nasz. Nie jest. Ale też ładny. Co, Barbara? Taki kuń mógłby być, nie? Warszawa to nie twój klimat, nie? Ale triumfik, tak. O, były czasy, nie? Co? Słodziaczek. Słodziaczek taki. Duże, eleganckie maszyny. To są wtedy... Patrzcie, pan za nowy i na nowy.
Stodoły mówisz? Nie masz stodoły? A Wymysłowy? No. A no, to mamy dużo miejsc. Na Wymysłowie, nie w Wymysłowie, tylko na Wymysłowie. Już dobrze, już jesteś nasza, przysuska, dobrze. Wymysłowie? Nie, no mówi się na Wymysłowie, wszyscy chyba tak mówią. No. Proszę Państwa, jeszcze raz podkreślę to. Hashtag Radomskie Pasyki. Wicamy, szerujemy, wysyłamy. SLX, zobacz, jaka miazga. Tu, dalej. No tego też mieliśmy, to fakt. I to SLC. Miałem. Dokładnie, no. To też było fajne auto, nie? Fajne. A Jaguara, pamiętasz? Też było fajne. I my mieliśmy Daimlera. O, a to jest Lexus, ten Marcina. Czerwony środek, fajny, nie? Co to, piknik? Uwiecznie to Barbara, bo my jemy sałatkę. Ale o mały włos nie był burger zamówiony, nie? Gdzie? No tutaj przecież. Nie mam takiego planu. No tak czy siak jemy sałatkę. Na radomskim Mąciaku. No to zapraszamy. Czy to się czyta psychotin? Psychotin. To jest duża wartość tego samochodu, że praktycznie nie musiała być robione z zewnątrz, czyli mechanka, skóra, drewno. No i po zlocie, czy tam spocie. Wracamy, piękna pogoda. No serce mnie boli. Moje auto w deszczu jedzie. I to jeszcze niezabezpieczone Crownem. No boli mnie to. No ale cóż. Zapomniałem dodać, że wycieraczki działają świetnie. Gdzie to jest? No, to tyle. A? Mówiłeś, że fajnie? Tu na Kubala, nie? Zarobiliście. Też mówię.